I wracamy do studia Radia Wnet. Za nami oficjalne obchody uroczystości Święta Konstytucji 3 maja. Płytę, a dokładnie obszar Placu Zamkowego, bo trudno tam mieć o płycie, opuściły już pododdziały Wojska Polskiego, różnych rodzajów sił zbrojnych, różnych jednostek. Oficjalne uroczystości dobiegają końca. W wystąpieniu pana prezydenta, jak zwykle, pewnie wnikliwie przysłuchiwał się Piotr Andrzejewski, mecenas, prawnik, adwokat, były senator, wiceprezes Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, niech się święci 3 maja. I my rzeczywiście świętujemy i razem z tymi oficjalnymi obchodami, tymi nieoficjalnymi, które często są bardzo nas bliskie, a równie patriotyczne. Proszę powiedzieć, w tym kulminacyjnym wystąpieniu, co pana uderzyło w tym wystąpieniu pana prezydenta, co pan odnotował, co było warte zapamiętania? Trafność wywodu jako człowieka, który pracuje w słowie. Prezydent powiedział bardzo dużo. Najpierw zaczynając od takiego aplauzu i pochwały wstąpienia do Unii Europejskiej, kończąc, że musimy realizować kontrakty i inwestycje, które dotyczą obronności, suwerenności i niepodległości. Czyli to przemówienie przede wszystkim było docenieniem tego, co przez ten okres czasu poprzedniej kadencji od 2015 roku udało się zainicjować i wdrożyć. Jest to przemówienie mocne, mówiące o tym, że prawie 2000 lat polskiego kształtowania rzeczywistości dzisiaj wymaga refleksji nad tym, żeby tego nie zaprzepaścić. Podziękował prezydent jednocześnie za mądrość i uczciwość tego, co robiła Zjednoczona Prawica, i to w sposób nawet dosłowny, mówiąc o wartości, jaką wniosło Centralne Biuro Antykorupcyjne, jakie wniósł wkład w ustrojowe gwarancje ten układ, który odszedł w trybie nowoczesnego, funkcjonującego, demokratycznego ustroju, ale jednocześnie przypomniał, że ten dobry ustrój demokratyczny, którego jest zwolennikiem większość Polaków, wymaga dobrej infrastruktury, wymaga obrony dalszej, wzmocnionej suwerenności, niepodległości wobec zagrożeń wewnętrznych, mobilizacji. I nie dajmy się zatrzymać, twierdził w końcu, tym, co mają swoje interesy w blokowaniu. Nie powiedział tego, że o blokowaniu, ale dał wyraźny sygnał, że nie damy się zatrzymać tym, co mają dzisiaj swoje interesy polityczne przy tej większości, która dzisiaj usiłuje zahamować rozwój Polski. I trawestując na koniec, to, co prezydent powiedział, to już od siebie chciałbym dodać. Nie jesteśmy pokoleniem wielkiego zwycięstwa. Jesteśmy pokoleniem dalszej walki o podmiotowość Polski. I to chyba trzeba wywieźć z wystąpienia prezydenta. Prezydent mówił o dobrobycie, prezydent mówił o tym, jak udało się Polskę także ekonomicznie zbudować przez 35 lat. Mówił też o zagrożeniu ze wschodu, ale mówił też o szansach rozwojowych. Bardzo silnie wspominał Centralny Port Komunikacyjny. Teraz toczy się debata, ale także dziękował tym polskim policjantom, tym polskim funkcjonariuszom, którzy służyli w Centralnym Biurze i służą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jak wiemy, to biuro ma zniknąć. Chce to biuro zlikwidować Donald Tusk. To też jest wymiar pewnej zmiany, jaka zachodzi w ostatnich miesiącach w Polsce. Prezydent wygłosił przemówienie sumujące, tak jak i Konstytucja 3 maja, której
dzisiaj obchodzimy rocznicę, była kontynuacją, wbrew pozorom i temu, jak się przedstawia w historiozofii, Konstytucja 3 maja była sumą ustrojowych osiągnięć kolejnych pokoleń Polaków. Wtedy to był naród szlachecki, prawie ponad 10% populacji, najwięcej w Europie, w stanowym ustroju mieszanym I Rzeczpospolitej, ale jeżeli dzisiaj za naród szlachecki podłożymy każdego obywatela państwa polskiego, podległego polskiemu systemowi, a za ewentualnie króla, dzisiaj analogia do roli prezydenta, to przyglądając się modelowi ustrojowemu, sumarycznemu, wszystkie przywileje szlacheckie, tak zwane, to były umowy społeczne. Była możliwość wypowiedzenia, to Konstytucja 3 maja wszystkie te elementy potwierdza, wypowiedzenie również możliwości posłuszeństwa władzy, jeżeli ona łamie prawa zdobyte przez ludzi, czyli ówczesne prawa, dzisiaj powiedzielibyśmy prawa człowieka, prawa obywatela. W związku z tym ta Konstytucja 3 maja pozostaje ciągle pewną analogią do wzorców dzisiaj ustrojowych, które możemy kultywować i pokazywać jako wzór Europie. Tylko Konstytucja amerykańska przekroczyła ten ustrojowy aspekt, bardziej oddzielając niż to mamy dzisiaj w systemie demokratycznym, chociażby w Polsce czy w Europie, oddzielenie władzy ustawodawczej od wykonawczej. No bo dzisiaj ci, którzy są w parlamencie, jednocześnie wśród siebie konstruują władzę wykonawczą, a tam jest prezydent. Tutaj prezydent ma dwuznaczną rolę w Polsce, tylko korygująco. No, tak jak dwóch konsuli w republikańskim systemie Rzymu, można wszędzie szukać jakichś analogii. Ale ta Konstytucja 3 maja ciągle jest na firmamencie, dla mnie przynajmniej analizującego systemy prawne, i tak jak i prezydent będący zaangażowanym praktycznie prawnikiem, jest ciągle na firmamencie pewnym wzorcem, patrząc oczywiście analogią do dzisiejszych czasów. I myślę, że prezydent sprostał temu, jaką rolę jemu wyznacza nie tylko ta konstytucja, ale jednocześnie wzorce przestrzegania wartości, jaką jest przede wszystkim interes obywateli. Ibsen mówił i o czwartym wielkim porcie, który może być w Elblągu, ale przede wszystkim mówił też o motywach budowy czy inwestowania, czy kontynuowania takiej inwestycji jak centralny port komunikacyjny dla ewentualnego przerzucenia wojsk, gdybyśmy zostali zaatakowani, oby nie ze wschodu. I mówił jednocześnie bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Powiedział, nikt tam łaski nie robi w tej Unii. Oni po prostu mają swoje interesy, finansując jednocześnie tutaj cały szereg przedsięwzięć polskich, wprowadzając tutaj swój kapitał. Mają interes oni, mamy interes i my. I to jest w zasadzie oddanie sprawiedliwości tej rzeczywistości jej ocenom. Dlatego też podziękowania prezydenta poprzednim 8 latom prawie, za mądrość i uczciwość kształtowania ustroju w służbie obywatelom była uzasadniona. Proszę powiedzieć jeszcze, panie mecenasie, w wymiarze prawnym jednak to jest święto uchwalenia konstytucji, to jest święto no pewnie szczególnie istotne dla tych wszystkich, którzy się i prawem, i konstytucją zajmują. Pan senator, pan mecenas działał, patrzył, jak zmieniało się prawo po 89, jak różne były pomysły, jak różne były projekty konstytucji. Wygrała ta, która obecnie obowiązuje. Nie wiem, czy najlepsze zdania są podzielone. No są podzielone. Najlepszy dowód, że swego czasu nawet prezydent Kwaśniewski, prowadząc, zatwierdzając konstytucję po referendum, mówiąc,
nazwał mnie jednym z ojców tej konstytucji. To prawda, bo usiłowałem inkorporować z tego projektu Solidarności ugrupowań centroprawicowych i niepodległościowych, gdzie prowadziłem dział właśnie wymiaru sprawiedliwości i źródeł prawa. Wiele tych elementów udało się do tej konstytucji wpisać. Ona ma charakter też taki mieszany. A mimo to głosowałem przeciwko tej konstytucji. Więc widać tutaj, nie będę rozwodził się w szczegółach, ale odniesienie do tego tylko, co władza doraźna, większość sejmowa chce robić i od tego ma zależeć każde prawo obywatela, a nie od wartości i praw, które są naturalnie związane z człowiekiem, z bytem ludzkim, raziło mnie. A tutaj przesądzono na początku, że ci, którzy mają większość we władzy ustawodawczej, tak naprawdę mogą narzucić wszystko i z tym się nie zgadzałem. Jak również nie zgadzałem się z tym, że władza, jaka jest ustawodawcza, kształtuje spośród siebie władzę wykonawczą. Czyli praktycznie trójpodział władz nie istnieje, a teraz przy tym sądownictwie, które tak naprawdę da ręka w rękę, przynajmniej część jego ta polityczna, z władzą, większością władzy wykonawczej, ustawodawczej, zmierza do patologii ustrojowej. W związku z tym ciągle potrzebna jest refleksja, tak jak przy Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja, zatwierdzając dotychczasowy postępu i Nihilnowi i Pakta Konwenta i wszystkie te elementy, które ograniczały władzę w stosunku do narodu szlacheckiego i w stosunku do obywateli, jednocześnie zakładała, że po tych 20 latach będzie przegląd konstytucji i jej nowelizacja ewentualnie, albo jakieś zmiany, które pokażą, co w praktyce jest dobre, a co w praktyce jest złe. To samo, jeżeli chodzi o naszą konstytucję. Bardzo wiele rzeczy jest dobrych, ale bardzo wiele rzeczy pokazało, że to, co projektowaliśmy w obywatelskim projekcie Solidarności i ugrupowań centroprawicowych, projekt podpisany, ponad 1 000 000 obywateli podpisało, którego nie chciano jako alternatywy poddać pod głosowanie, że wiele z tamtych wniosków dzisiaj wymaga znowu refleksji, ewentualnie inkorporowania do ustawy konstytucyjnej. To jest ta refleksja prawna, a ta refleksja nad zmianą konstytucji, która się szykuje, bo zdaje się, taka zmiana musiałaby się odbyć, aby wprowadzić czy to walutę euro, czy być może nawet wprowadzić nowe traktaty europejskie, czy reformę tych ostatnich. Wydaje się, że stoimy w tej chwili w takim kluczowym momencie namysłu nad naszym ustrojem, nad miejscem, gdzie ma być władza, gdzie mają być, nie wiem, czy obywatele, czy już poddani. Tutaj zdania są podzielone. No, jesteśmy w takim miejscu, gdzie i nasz ustrój, i ustrój całej Unii Europejskiej jest w pewnym ruchu i jest plastyczny i różnie z tego można, różne mogą wyjść wnioski. Pani Róża nieoceniona, się muszę powiedzieć. Pani Róża Thun, pani europoseł, najpierw z Platformy, teraz zdaje się od Szymona Hołowni będzie kandydować i przeszła do jego partii, do jego obozu. No, niezbyt daleko, ale przeszła. Powiedziała, że właśnie to jest ta mądrość, którą dziś trzeba wyciągnąć, że tak jak Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto, tak teraz trzeba tą myśl zaszczepić do prawa europejskiego i tam znieść jednomyślność w Radzie Europejskiej, tak żeby można było większością głosów decydować o wszystkim, jak ma wyglądać kształt Unii. No tak, jest to wpisanie się w sam projekt pana Spinelliego, którego nazwisko jest ciągle w Unii Europejskiej na czele, i traktatu z Van Totene, który mówi, że państwa narodowe, ich suwerenność i niepodległość przeszkadza w Europie i że Europa powinna zrobić z państw narodowych. No to jest program oficjalnie głoszony, tego nie można zafałszować w Unii Europejskiej, i nowy rząd niemiecki, który przewodzi jako siła przewodnia, nowa siła przewodnia
w tejże Unii forsuje cały czas pervas et nefas, to znaczy i prawnie, i pozaprawnie, politycznie, dozując szantażem finansowym, zmierza do ukształtowania takich elit w państwach suwerennych, które z tej suwerenności zechcą zrezygnować i być Europejczykami, a nie Polakami, Włochami, Słowakami, czy Francuzami, czy Niemcami. No wszyscy będą w jednym imperium, ale wtedy będziemy niewątpliwie już w zupełnie sytuacji, której to będzie zaprzeczenie tego, o czym mówiła nasza tradycja, Konstytucja 3 maja i o czym mówił dzisiaj tak wyraźnie, bez osłonek, stawiając kropkę na i prezydent w swoim wystąpieniu. I na tym wystąpieniu będziemy naszą rozmowę kończyć. Rzeczywiście jest tak, że to święto staje się niezwykle istotne. Może jeden aspekt, w tym roku mniej obecny, ale w poprzednich latach bardzo silnie postawiony przez polskie władze, nie tylko polskie, czyli międzynarodowy wymiar święta 3 maja. Przez wiele lat wydawało się, to jest takie najmniej znaczące polskie z tych trzech ważnych świąt państwowych, 11 listopada, 15 sierpnia i 3 maja, no ale ostatnio, zwłaszcza przy agresji rosyjskiej, wydawało się, że to będzie święto, które będzie łączyło i Polaków, i Litwinów, i Łotyszy, i Białorusinów, i Ukraińców, że to może być święto no niemalże regionalne, a na pewno wszystkich tych krajów, które w dużej części swoją historię dzielą z Polską w ramach I Rzeczypospolitej. Tak, jest to w tej chwili, jakby nie było, dalsza walka o kształt Europy i suwerenności narodów ją budujących w zgodzie i ku wzajemnemu pożytkowi. Bez przemocy zewnętrznej, ustrojowej, która nam stara się w tej chwili jako dobro przedstawić ten układ, który ma dzisiaj większość trójpartyjny, tak jak za PRL-u były trzy partie, jedna wiodąca i dwie towarzyszące. To dzisiaj mamy taką, powracają godziny na zegarze historii, zarówno z okresu Konstytucji 3 maja, jak i z okresu PRL-u, jak i z hołdowania obcym interesom. Czy to był dawniej wschód, a dzisiaj jest zachód. Jedno i drugie jest do dzisiaj do wysterowania w naszym interesie i o to chyba trzeba zabiegać. I o tym mówił Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprezes Trybunału Stanu, były senator, adwokat, mecenas, współtwórca projektu Konstytucji, tego projektu Solidarności, który nie został niestety przyjęty. Mamy obecną Konstytucję. Panie mecenasie, panie senatorze, dziękuję bardzo za rozmowę. No, ja dziękuję, niech się święci 3 maja i niech będzie dla nas zarzewiem kształtowania Europy. Na razie może w ramach Międzymorza, Trójmorza, a może w przyszłości całej Europy jako państw niezależnych, narodowych, działających dla wspólnego interesu, a nie dla jednego wielkiego imperium tylko. I o tym mówił nasz gość Piotr Andrzejewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Godzina 13.26. No i to była rozmowa wieńcząca te oficjalne obchody święta 3 maja. A my teraz troszeczkę wrócimy do klimatu majówkowego. Majówka trwa w pełni. Joe Cocker.